Ciao tutti, Paulina Więzik, kanał Italiolo. Witam Cię na moim kanale, kanale poświęconym nauce języka włoskiego, ale akurat ten film będzie dla wszystkich. Ten film ma tytuł Jestem wiecznie początkujący i chciałabym w tym filmie opowiedzieć o czterech błędach, które w moim odczuciu popełniamy, ucząc się języka obcego. I z powodu tych błędów nie robimy takich postępów, jakie byśmy chcieli robić. Powiem o takich czterech pułapkach powiązanych ze sobą. Zwróćcie uwagę, bez względu na to, jakiego języka się uczycie oraz jak się uczycie, bo na pewno wśród oglądających są te osoby, które uczą się języka samodzielnie, są te osoby, które uczą się języka na lekcjach prywatnych, są osoby, które uczą się języka w szkołach językowych i indywidualnie lub na kursach grupowych. Zwróćcie uwagę, czy Wasze lekcje przypadkiem nie wyglądają troszeczkę jak te, o których będę mówiła, mówiąc o tych błędach, które popełniamy. Zwróćcie uwagę, czy Wasi lektorzy też przypadkiem nie wpadli w te pułapki. No i przede wszystkim, czy Wy w nie nie wpadliście. Zapraszam serdecznie. Błąd pierwszy. Aspirowanie za wszelką cenę do kolejnego poziomu. W mojej ocenie poziomy, bardziej poziomowanie, czyli to określanie naszej znajomości języka na A1, A2, B1, B2 i C1, C2, bardziej szkodzi niż pomaga. To poziomowanie, jak wiecie, pozwala nam ustalić mniej więcej, jakie umiejętności już posiadamy i te umiejętności to są konkretne nasze zdolności do mówienia w języku obcym, przekazywania jakiegoś komunikatu, do rozumienia ze słuchu, do czytania ze zrozumieniem, do pisania na wybrany temat. No i na to składa się oczywiście nasza znajomość gramatyki, leksyki. I teraz to sztuczna chęć osiągania tego sztucznego poziomu jest bardzo silna w nas. My jako uczniowie też się czujemy zmotywowani. O, osiągnąłem kolejny poziom. Natomiast pamiętajcie, że te poziomy bardziej pomagają nam, nauczycielom, zrozumieć, z kim mamy do czynienia i do jakiej grupy Was zakwalifikować, albo pracodawcy zrozumieć, jaki jest Wasz poziom języka, czyli uniwersytetowi, na którym chcecie studiować za granicą, a niekoniecznie jest to coś, co Wam powinno mówić, co już umiecie, co Was powinno motywować. Czyli nie powinno Was motywować to, byście osiągnęli jak najszybciej poziom B1, a powinno Was motywować na przykład to, że chcecie pod koniec tego roku swobodnie oglądać włoskie seriale. To powinien być cel, a nie osiągnięcie danego poziomu. Ponieważ jeżeli Waszym celem nadrzędnym staje się osiągnięcie poziomu, no to siłą rzeczy chcemy to zrobić jak najszybciej. Siłą rzeczy nie rozwijamy się wtedy harmonijnie. To znaczy bardzo często w przeciągu ostatnich lat spotykam się z uczniami, którzy mówią mi, że są na poziomie B1, B2, a jak z nimi rozmawiam, to mam wrażenie, że rozmawiam z moimi początkującymi kursantami. I oni owszem, jak dostają ode mnie jakieś ćwiczenie do zrobienia, czy tekst do przeczytania, to oni go rozumieją, oni rozwiązują zadania, oni znają terminy gramatyczne i znają struktury gramatyczne, ale absolutnie ich nie stosują w mówieniu albo nie rozumieją tego, co im proponuję na przykład do słuchania. Zastanówcie się, czy przypadkiem też nie wpadliście w to błędne koło i na przykład chodząc od 5 lat do szkoły językowej i będąc już na poziomie C1 teoretycznie albo B2, czy przypadkiem Wasza zdolność komunikacyjna nie jest o 2 albo 3 poziomy niższa, czyli Wy mówicie po włosku, ale mówicie ubogo, macie ubogi zasób słownictwa, ubogi zasób struktur, ale już robicie na zajęciach, nie wiem, congiuntivo, na przykład z włoskiego lub tryby warunkowe z angielskiego, a macie kłopot ze swobodnym opowiedzeniem tego, co robiliście wczoraj. Czyli zastanówcie się, czy przypadkiem to, że sztucznie podnosicie swój poziom i jesteście w coraz bardziej zaawansowanej grupie, robicie coraz bardziej zaawansowane rzeczy, czy to idzie w parze z tym, że Wasza umiejętność wypowiadania się w języku obcym i umiejętność rozumienia tekstów, seriali, filmów, nagrań w języku obcym też jest na tym samym poziomie, na którym są Wasze struktury, bo jeśli nie, to warto zrobić krok w tył. I nawet ja to polecam czasem moim uczniom, przez lata pracowałam dla Profilingua i tam było normą, oczywiście to nigdy się uczniom nie podobało, ale tam było normą sugerowanie uczniom,
Słuchaj, fajnie, zrobiliśmy A2, ale może zmień lektora i spróbuj powtórzyć ten sam poziom, bo nie widzę Cię na kolejnym poziomie. To znaczy, może lepiej powtórzyć ten sam poziom, może na innym podręczniku, może z innym lektorem, na innych materiałach i troszeczkę zostać dłużej tutaj, na tym poziomie, poćwiczyć te kompetencje jeszcze. Zwróćcie na to uwagę, czy przypadkiem nie chcecie za wszelką cenę osiągnąć jakiegoś poziomu, skupiając się tylko na gramatyce, na leksyce, na odhaczaniu struktur, które już znacie, nie poświęcając wystarczająco dużo czasu na zautomatyzowanie tych struktur, na mówienie i słuchanie. Drugi błąd to brak powtórek. Brak powtórek jest zmorą edukacji publicznej przede wszystkim, ponieważ jak wiecie, w szkole publicznej mamy jakąś podstawę materiałową, którą musimy zrealizować, i określoną liczbę godzin i zaręczam Wam, ponieważ pracowałam przez 3 semestry w liceum i w gimnazjum publicznym w Krakowie, że podstawa programowa jest 2 razy większa niż to, co niż moja podstawa programowa w szkole językowej dla dorosłych. Więc jest to, moi drodzy, kuriozum, no ale tak jest. W związku z tym wpada nauczyciel w taką pułapkę, że nie ma czasu, żeby powtarzać, bo musi biec dalej z materiałem. Nie ma, moi drodzy, nauki bez powtórek, ponieważ powtórka pomaga nam skonsolidować to, co do tej pory jakby nabyliśmy, czyli ugruntować tą wiedzę, którą mamy do tej pory, powtórzyć też pewne zwroty, słowa, których nauczyliśmy się parę tygodni czy parę miesięcy wcześniej, tak by na tej podstawie solidnej budować kolejne piętra naszego domku, naszej znajomości językowej. I zadajcie pytanie sobie, jeżeli uczęszczacie na kursy lub robicie lekcje prywatne lub sami uczycie się samodzielnie, czy rzeczywiście te powtórki są, które robicie, czy na przykład nauczyciel proponuje powtórki, czy Wy przypadkiem, to wracając do punktu pierwszego, nie pędzicie na łeb na szyję z tym materiałem tylko po to, żeby udowodnić coś komuś, nie wiem komu i nie wiem co, że Wy poszliście dalej z materiałem. Ja to widzę tak, jako nauczyciel. Jak uczeń zaczyna już się nudzić tym, czego się uczy, to znaczy, że się tego nauczył. I to nie chodzi o to, żebyście się nudzili. Chodzi o to, że Wy powinniście poczuć, że już tak to dobrze umiecie, że w zasadzie to już jest dla Was nudne. Oczywiście nie chodzi o to, żeby lektor Wam robił za dużo powtórek. Trzeba znaleźć dobrego lektora, który umie znaleźć równowagę. Powtórki, moi drodzy, powtórki. Pamiętajcie, nie idźcie za wszelką cenę do przodu z materiałem, powtarzajcie. Trzeci błąd. Za mało mówimy. Za mało mówimy i to jest zmora, moi drodzy, w ogóle. Edukacja publiczna to jest w ogóle, jakby zmienia się w tym temacie, ale ja mam, moi drodzy, w tym roku kończę 31 lat i 15 lat temu w szkole to była masakra. Teraz jest już troszeczkę lepiej, natomiast ci nauczyciele, którzy pracowali, uczyli mnie 15 lat temu, no niestety nadal uczą i nadal mają te same metody. A metoda polegająca na tym, że nauczyciel mówi do nas parę zdań po polsku i parę zdań po angielsku, w moim przypadku, i czasem daje nam zadanie na 3 minuty, w którym my mamy powiedzieć te rzeczy, które on od nas oczekuje w języku obcym, to nie jest, moi drodzy, mówienie na zajęciach z języka. Mówienie, w moim odczuciu, powinno stanowić około 60-70% zajęć. Mówienie. Reszta produkcji, czyli produkcja struktur gramatycznych w ćwiczeniach, czy produkcja jakichś zdań pisemnych, dialogów, to jest reszta. No i myślę, że reszta w ogóle całej wartości, zawartości lekcji, no to jest to 30-40%. Natomiast zdecydowana większość zajęć to powinno być mówienie, to powinna być reakcja ucznia. Reakcja albo sterowana, czyli odpowiedź na pytanie nauczyciela z użyciem danej struktury, ale również, i to w dużej mierze, taka reakcja spontaniczna. I to powinno się odbywać od początku, kiedy ja słyszę od Was niektórych, że Wy jeszcze się nie czujecie na siłach, żeby mówić w języku obcym, a uczycie się już od 2 miesięcy, albo jestem dopiero na A1, więc na razie nie mówimy, no to troszeczkę mi włos dęba staje, ponieważ na zajęciach mówi się od pierwszych zajęć. Przecież już pierwsze zajęcia z języka włoskiego, nie wyobrażam sobie pierwszych zajęć, na których uczeń po tych zajęciach nie potrafi mi powiedzieć, jak się nazywa, skąd jest i zapytać o to samo kolegi czy koleżanki. Cóż to jest innego jak mówienie? Zwróćcie uwagę, czy Wasz nauczyciel, wprowadzając nowy element, czy to komunikacyjny, czy jakąś nową leksykę, czy to się nie ogranicza tylko do zrobienia kserówki, czy ćwiczenia w książce, i na przykład do stworzenia dialogu w parach pisemnie i nie ma miejsca na mówienie.
niektórzy nauczyciele tłumaczą, ale ja mam 15 osób w grupie, jak mam zrobić, żeby wszyscy mówili? Moi drodzy, dobry lektor sobie poradzi, bo takim samym ćwiczeniem na mówienie jest rozmowa w parach albo w małych podgrupach. Wy nie musicie być cały czas kontrolowani przez lektora, kiedy mówicie. Oczywiście są momenty lekcji, w których ta wypowiedź powinna być kontrolowana i poprawiana, chociaż z tym poprawianiem to też różnie bywa, o błędach będzie kiedyś inne wideo. Innym momentem, i ten inny moment powinien dominować, to jest wasz nadrzędnym celem powinna być komunikacja między wami, przekazanie jakiejś treści. To oczywiście nie mogą być rozmowy takie luźne na nie wiadomo jaki luźny temat, tylko zazwyczaj to jest jakiś cel komunikacyjny, który musicie zrealizować poprzez mówienie. Również słuchanie można poprowadzić, tą aktywność słuchania w ten sposób, że nie wypełniacie tylko ćwiczone tam prawda czy fałsz, ale opowiadacie koledze czy koleżance z grupy o tym, co zrozumieliście. I to też jest mówienie. Zwróćcie na to uwagę i zwróćcie uwagę też na jeszcze jedną rzecz. Mnie o tym trochę krępuje nie mówienie o tym, ponieważ jestem tutaj teatrem jednego aktora przed kamerą i gadam sobie cały czas. Ale zwróćcie uwagę, czy przypadkiem ten czas mówienia nauczyciela nie jest przesadnie długi. To znaczy, czy nauczyciel nie zagaduje was i czy nie gada za dużo na zajęciach. Bo możecie pomyśleć, o nie no, super, że do mnie mówi, zwłaszcza native, o świetnie, że do mnie mówią, osłucham się. Jasne, osłuchacie się, tylko do osłuchiwania się służą materiały audio, które wam lektor powinien proponować, a nie tylko jego gadanie, bo osłuchujecie się wtedy tylko z jego barwą głosu i to też jest ważne. Natomiast zwróćcie uwagę, czy przypadkiem on nie gada przez 50% zajęć, bo on już umie mówić w języku obcym, a wy nie. I to wam powinna być przekazana pałeczka. Błąd czwarty. Za dużo gramatyki. Ten błąd, ta pułapka dotyczy już tych punktów, o których mówiłam wcześniej, jakby jest z nimi związana. My za mało słuchamy, za mało mówimy, a za dużo robimy ćwiczeń gramatycznych. To powinno być, moi drodzy, wszystko harmonijne. I my też, zwłaszcza ten błąd popełniają ludzie, którzy uczą się samodzielnie, no bo cóż oni mogą zrobić? No, nie pogadają sobie z nikim, bo się uczą sami w domu, a to też błąd, bo mogliby znaleźć kogoś na przykład na grupie jakiejś facebookowej do konwersowania. Nie słuchają za dużo, tylko klepią te ćwiczenia gramatyczne. Ja o tym też mówiłam w jakimś innym wideo, żebyście zwracali uwagę, kupując podręcznik na przykład do nauki samodzielnej, czy przypadkiem proporcje nie są zaburzone. Za dużo gramatyki, za mało słownictwa, za mało tekstów do czytania. No i w ogóle nie ma słuchania zazwyczaj w tych takich podręcznikach do nauki samodzielnej albo jakieś takie słabe słuchanki. Ale nie o tym, moi drodzy. Uczymy się za dużo gramatyki, uczymy się w oderwaniu od języka. Co to znaczy? To znaczy, że uczymy się struktur gramatycznych, na zasadzie wypełni poprawną formą. I my wypełniamy zdanka poprawną formą, ale już na przykład, kiedy dostajemy tekst ciągły, bo tak powinniśmy te struktury ćwiczyć, jeżeli już przejdziemy przez ten etap poznania danych form, powiedzmy czasu przyszłego, to powinniśmy zrobić 1000 różnych tekstów ciągłych, na przykład, nie wiem, prognoza pogody, jakiś horoskop, gdzie te struktury będą integralną częścią tekstu. Czyli my, ucząc się tej struktury, uczymy się również słownictwa, uczymy się czytania ze zrozumieniem, rozumienia takiego globalnego tekstu, rozumienia tekstu bez potrzeby rozumienia wszystkich pojedynczych słów. I to jest takie harmonijne uczenie się gramatyki według mnie. Pamiętajcie o tym, zwróćcie uwagę, czy lektor, wprowadzając nową strukturę, dobry lektor oczywiście to będzie robił, ale zwróćcie na to uwagę, czy on proponuje wam coś ponad tą fazę pierwszą, automatyzującą strukturę. Czyli czy po tym, jak już się nauczycie danych form, następują ćwiczenia, przede wszystkim ćwiczenia na mówienie z tą strukturą. Ponieważ potem zdarza się coś takiego, że wy znacie mnóstwo struktur, ale kompletnie ich nie umiecie użyć. Kompletnie ich nie słychać w waszej swobodnej wypowiedzi. Strasznie się tutaj wymądrzam w tym wideo, mam wrażenie, ale chciałabym, żeby to było jednak takie pozytywne. Świetnie, że się uczysz, świetnie, że chcesz robić postępy, ale zwróć uwagę, czy idziesz w dobrym kierunku. I na przykład dzisiaj, zamiast kolejnego robienia ćwiczeń gramatycznych lub kolejnego klepania jakichś tam formułek, czy nie wiem, odmieniania czasownika,
Posłuchaj sobie piosenki po włosku czy w języku, w którym się uczysz. Obejrzyj jakiś serial, choćby z napisami w tym języku. Obejrzyj. Nie musisz zrozumieć wszystkiego. Obejrzyj jakiś vlog zwyczajny kogoś, kogo w temacie, który lubisz, w języku, którego się uczysz. Niech to stanowi tkankę taką podstawową twojej nauki, a nie gramatyka. I drugi błąd, wydaje mi się, w tym błędzie czwartym, to jest też to, że chcecie się uczyć języka bez gramatyki, co też jest szaleństwem, ponieważ jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie mamy trzechlatek czy dwóch, nie uczymy się tylko automatycznie. Moment refleksji nad językiem też jest momentem potrzebnym, dlatego należy też się uczyć gramatyki. Ale tak jak mówię, jako części języka, a nie osobno. Moim celem nie było absolutnie zniechęcanie Was, a wręcz przeciwnie. Sprawdźcie, skonfrontujcie to, co ja powiedziałam, z tym, jak Wy się uczycie, albo jak Wasi lektorzy Was uczą i ewentualnie spróbujcie zmodyfikować troszeczkę sposób nauki. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. No i co? I zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Jeżeli nie uczycie się włoskiego, a innych języków, to zapraszam Was też do obejrzenia filmów Jak przyspieszyć naukę języka, który to film teraz podlinkowuję Wam na ekranie końcowym. Dzięki. Jeżeli uczycie się włoskiego, zapraszam Was na moją stronę www.italiolo.pl i Italiolo Nauka Włoskiego na Facebooku.